A więc tak to jest. Mama Dobrowolska poszła po zakupy do wielkiego domu towarowego. Właściwie Ela miała zostać w domu, ale tak długo prosiła, aż matka pozwoliła jej pójść z sobą. Mama musiała zabrać ze sobą Elżbietkę, swoją lalkę. Najstarszą, zniszczoną, ale bardzo gorąco kochaną. Tak więc poszły we trójkę do domu towarowego. To znaczy szły tylko mama i Ela. Elżbietkę zaś dziewczynka trzymała na ręku, przyciskając mocno do siebie. Oczywiście, gdy mama stała jeszcze przy stoisku z bielizną, Ela była już przy zabawkach. Po chwilę znikła zupełnie i mama miała wiele kłopotów ze znalezieniem jej. Tego wieczoru ojciec czytał w czasie nabożeństwa domowego historię o 12-letnim Jezusie. Kiedy skończył i odłożył Biblię, Ela ukryła do połowy twarzyczkę pod stołem ze złobuzerskim uśmiechem oraz wewnętrznym zadowoleniem zawołała. Pan Jezus też był niegrzeczny, gdyż on uciekł rodzicom. Przy stole zapanowała cisza. Rodzice spojrzeli na siebie, a Heniek powiedział. Ja też tak sądzę. Wtedy ojciec im wytłumaczył. Kiedy Józef i Maria znaleźli już Jezusa w świątyni, on powiedział do nich. Widzicie, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Pan Jezus poszedł do świątyni po to, aby pokazać, że jest Synem Bożym. On nie był niegrzeczny. Nieposłuszeństwo jest grzechem, a Pan Jezus nigdy nie grzeszył. Pozostanie w świątyni nie było nieposłuszeństwem. W takim razie Maria i Józef nie pilnowali go zbyt dobrze, odrzekł Heniek. Tak, to prawda, odparła Ela. Ty się uspokój, powiedziała matka. Dzisiaj też zgubiłam cię w domu towarowym 2 razy. To zgubienie Pana Jezusa można łatwo wytłumaczyć, odezwał się ojciec. Na wschodzie, gdzie Pan Jezus wyrósł, do dzisiejszego dnia mężczyźni i kobiety chodzą osobno. Maria więc była wśród niewiast, a Józef pomiędzy mężczyznami. Józef myślał, że Jezus jest z Marią, ponieważ dzieci szły z matkami. Maria zaś sądziła, że Jezus, który był już dużym chłopcem, jest na pewno z Józefem. Nieobecność Jezusa zauważyli dopiero wieczorem. Zatrzymali się w gospodzie na noc. A więc to tak wymamrotał Heniek. Ela zamyślona dodała. Jak to dobrze, że nie mieszkam na wschodzie, gdyż wtedy już dawno nie byłoby mnie między wami.